Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu rzecznikowskim. Znajdujemy się w wieży piastowskiej, a więc jedynym takim zabytku, który jest współczesny naszemu dzisiejszemu bohaterowi, którym dzisiaj będzie Bolko I Cieszyński, ale też kilku jego dworzan. Nie bez przyczyny mówimy akurat dzisiaj o Bolku I, bowiem niedawno obchodziliśmy 590. rocznicę jego śmierci. Książę Bolko zmarł dokładnie 6 maja 1431 roku. Gdzieś gubi nam się ta postać pomiędzy jego wielkim ojcem Przemysławem I Noszakiem, a jego wnukiem Kazimierzem II Cieszyńskim. W ogóle ten wiek XV jest taką trochę tajemnicą w naszych lokalnych dziejach. Natomiast wydaje mi się, że w czasie tego wykładu uda się Państwa przekonać, iż również Bolko I Cieszyński jest postacią wartą uwagi i jest postacią, która zasługuje na jakieś swoje miejsce w dziejach naszego regionu. Bolko I był drugim co do starszeństwa synem Przemysława I Noszaka i jego żony Elżbiety Bytomskiej. Dokładna data jego urodzin nie jest znana, natomiast przypuszczalnie urodził się około 1370 roku. Natomiast pierwsza pisemna wzmianka potwierdzająca jego istnienie pochodzi dopiero z 1385 roku, kiedy to mieszczanie głogowscy składają hołd jego ojcu Przemysławowi oraz właśnie Bolkowi i Przemkowi młodszemu. Wówczas Bolko miał około 15 lat. Na plan polityki wchodzi około 1406 roku, kiedy to zostaje zamordowany jego starszy brat Przemysław. Starszy brat został zamordowany w wyniku sporu, jaki od co najmniej kilkunastu lat prowadził jego ojciec Przemysław Noszak z księciem Opawskim. Książę Opawski wynajął wówczas mordercę, niejakiego Czecha zwanego Chrzanem, który zamordował młodszego księcia Przemka w drodze z Gliwic do Cieszyna. Podobno Przemysław Noszak tak się rozwścieczył wówczas, że kazał wysłać na Morawy, gdzie ów chrzan się skrył, 600 zbrojnych rycerzy i przywlec go tutaj do Cieszyna, wydając na niego osobiście wyrok śmierci. Wyrok śmierci, który wstrząsnął ówczesną, czy może tak, ówczesnym księstwem cieszyńskim, ale też jego okolicznymi krajami. Wyrok, który też później znalazł swoje miejsce w literaturze. Mianowicie książę Przemysław kazał owego mordercę posadzić na rozgrzanym żelaznym koniu i obwozić go ulicami Cieszyna, a w trakcie tego obwożenia katowie i ich pomocnicy mieli szarpać jego ciało rozżarzonymi kleszczami tak długo, aż ten wyzionął ducha. Kiedy już ów chrzan zmarł, jego ciało następnie należało poćwiartować i rozwieźć na wszystkie cztery strony świata. Kiedy tak uczyniono, to wierzono, iż dusza jego nigdy nie powstanie na sądzie ostatecznym, bowiem morderstwo następcy tronu było grzechem niewybaczalnym wówczas. Sam ten motyw kary, jaką książę Przemysław wymierzył za zabójstwo swojego syna, znalazł swoje miejsce w literaturze, na przykład w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza, czy później w Narrentum Andrzeja Sapkowskiego. Natomiast samo wydarzenie historyczne doprowadziło do zaostrzenia się jeszcze bardziej konfliktu pomiędzy książętami cieszyńskimi a książętami opawskimi. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, gdzieś pomiędzy konfliktem rodzi się też miłość i tym bohaterem
jakiejś romantycznej przygody był właśnie nasz dzisiejszy bohater Bolko I, który w tajemnicy przed ojcem ożenił się z Małgorzatą, księżniczką opawską, córką jego odwiecznego wroga. To oczywiście zrodziło też konflikt pomiędzy ojcem a synem, bowiem Przemysław I, no wszak po raz kolejny, wściekł się na tyle, że chciał nawet wydziedziczyć swojego jedynego syna. Natomiast istnieje podejrzenie, iż znalazł on lepsze rozwiązanie. Przede wszystkim pozbył się synowej. Otóż krótko po ślubie Małgorzata umiera w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach. Właśnie podejrzewa się, że ów zacny teść zlecił jej otrucie. No i paradoksalnie musiała zginąć dwójka dzieci, żeby ojcowie, książę Cieszyński i książę Opawski, wreszcie się pogodzili i 7 września 1407 roku zawarli tak zwany pokój w Żorach. Właśnie też krótko po śmierci Małgorzaty sam Przemysław Noszak, przeczuwając, że również jego dni zbliżają się do końca, zaczął prowadzić działania mające na celu przekazanie księstwa cieszyńskiego jego synowi, właśnie księciu Bolkowi. Początkiem lutego 1407 roku stary już i schorowany książę Przemysław Noszak wyrusza na najpewniej ostatnią wizytę w Pradze. Tam spotyka się z królem Wacławem IV i prosi go o zwolnienie z powinności lennych właśnie z uwagi na wiek i postępującą chorobę. Zarazem prosi króla o przyjęcie do królewskiego zakonu toczennicy jego syna Bolka I oraz przyjęcie go w poczet dworzan króla Wacława IV. Tę prośbę Wacław IV oczywiście spełnia i potwierdza dokumentem z dnia 28 lutego 1407 roku. W tym samym czasie Bolek przyjął od króla swoje lenno rodowe i złożył mu przysięgę wierności. Rok później Bolek I pełni już oczywiście funkcje dyplomatyczne. Stał się łącznikiem pomiędzy dworem praskim a dworem krakowskim. Bierze udział w wyprawie króla Wacława IV na Górne Łużyce. Bolek otrzymuje misję od Wacława IV i zostaje wysłany do Zgorzelca, gdzie spotyka się z najważniejszymi wówczas postaciami polityki Królestwa Czeskiego. Towarzyszył również właśnie Wacławowi IV w drodze do Wrocławia i podejrzewamy, iż to była taka pierwsza misja, jaką Bolko I Cieszyński otrzymał od króla Wacława IV, a przede wszystkim misja samodzielna, gdzie już nie wyrusza w podróż ze swoim ojcem Przemysławem, ale już reprezentuje swoją postać osobiście i reprezentuje też już księstwo cieszyńskie na arenie europejskiej polityki. No i przychodzi rok 1410, dokładnie 23 maj, kiedy po powrocie z ostatniej swojej misji dyplomatycznej książę Przemysław I Noszak umiera. Automatycznie Bolko I staje się samodzielnym władcą i dziedziczy całe księstwo cieszyńskie, które wówczas nie ograniczało się jedynie do granic dzisiejszego Śląska Cieszyńskiego, ale sięgało też Bytomia, Siewierza, sięgało Głogowa i to całe dominium teraz przechodzi pod rządy Bolka I. Natomiast pierwszą rzeczą, którą musi się zmierzyć zaraz po objęciu tronu, to na pewno pogrzeb swojego wielkiego ojca. I zapewne było to wydarzenie, jakiego do tej pory Cieszyn nie widział, bowiem w pogrzebie tym najpewniej wzięły udział znamienite postacie ówczesnej polityki europejskiej. Czy przybyli tutaj król Wacław IV, którego Przemysław Noszak był ojcem chrzestnym, ale też wychowawcą, tego nie jesteśmy dzisiaj w stanie stwierdzić, bowiem brakuje zwyczajnie źródeł. Przemysław Noszak oczywiście spoczął w ufundowanej przez niego i jego syna Bolka
Dwa lata wcześniej, w 1408 roku, kaplicy pod wezwaniem Męki Pańskiej, Matki Boskiej Cieszyńskiej oraz świętego Andrzeja w cieszyńskim klasztorze Dominikanów. I odtąd kaplica ta stała się podziemną kryptą i miejsce wiecznego spoczynku kolejnych piastów cieszyńskich. Sytuacja Bolka I na początku jego kariery politycznej, ale też samodzielnych rządów wcale nie była prosta. Otóż książę ten miał około 40 lat, co w tamtych czasach było już całkiem sporo. Nie posiadał męskiego potomka i przyszło mu rządzić całkiem rozległym terenem. Był też lennikiem króla, którego rządy raczej doprowadzały do coraz większej katastrofy, bowiem Wacław IV był już królem coraz słabszym, królem, który nie dawał już tego zabezpieczenia swoim lennikom. Coraz bardziej nie pasował szlachcie czeskiej i rycerstwu, więc sam Bolko prawdopodobnie na prośbę ojca, który najpewniej na łożu śmierci pokierował trochę jego dążeniami politycznymi w stronę rosnącego wówczas w siłę Władysława Jagieły. No i to właśnie Władysław Jagiełło odegra tutaj całkiem kluczową rolę w całej tej historii, bowiem już niedługo po śmierci ojca Bolko I postanowił wesprzeć Władysława Jagiełłę w bitwie pod Grunwaldem. Sam osobiście nie wziął w niej udziału, natomiast wysłał na Grunwald swoich rycerzy. Zajął się też werbunkiem nowych żołnierzy, którzy walczyli po stronie Jagiełły. I możemy tutaj, myślę, że z czystym sercem powiedzieć, że na polach grunwaldzkich załopotały wówczas chorągwie naszych lokalnych przedstawicieli rycerstwa, takich jak na przykład panowie z Tworkowa, panowie z Czechowic, panowie z Kornic czy Rutszeligów. To było rycerstwo związane z dworem jeszcze księcia Przemysława I Noszaka, które też książę Bolko później odziedziczył po ojcu i które wspierało go praktycznie przez cały okres jego krótkich, aczkolwiek owocnych rządów. Sam Władysław Jagiełło dostrzegł w Bolku I szansę na pogłębienie stosunków z książętami śląskimi. Tutaj warto może zauważyć, że coraz bardziej księstwa śląskie oddalały się od Królestwa Polskiego, praktycznie już od początku XIV wieku, kiedy książęta śląscy jeden po drugim składali hołd lenny królom czeskim, no to te stosunki były coraz gorsze. Zresztą dopiero stosunki poprawne, jak też ujmuje to Długosz w swojej kronice, pomiędzy książętami cieszyńskimi a królami polskimi zaczęły się kształtować pod koniec XIV wieku, kiedy już sam książę Przemysław I Noszak współpracuje z Królestwem Polskim, współpracuje akurat na takim polu zwalczania rozbójnictwa na pograniczu właśnie Królestwa Polskiego i Księstwa Cieszyńskiego, więc to jest ten moment, kiedy ci książęta cieszyńscy zaczynają trochę zwracać się w stronę Krakowa. Zresztą też gości tutaj, czy może tak, łatwiej będzie powiedzieć, że ukrywa się tutaj na dworze książąt cieszyński brat Władysława Jagiełły, Świdrygiełło, który później stąd z Cieszyna zbiegł dalej na Węgry i wsparł Zygmunta Luksemburczyka przeciwko Jagiele. Natomiast jak do tego doszło, tutaj też trudno nam powiedzieć, ale książę Przemysław udzielił mu tutaj właśnie na Zamku Cieszyńskim azylu. No i ten Bolko I zdaje się kontynuować już rozpoczętą jakąś drogę polityczną przez jego ojca, więc Władysław sam dostrzega w nim możliwość i szansę. To też zainicjował on małżeństwo Bolka I Cieszyńskiego z jego siostrzenicą, Eufemią księżniczką mazowiecką, córką Siemowita IV,
i właśnie siostry Władysława Jagiełły, Aleksandry Olgierdówny. Od tego momentu książęta cieszyńscy są więzami rodzinnymi związani bezpośrednio z dworem krakowskim, co do tej pory nie miało jeszcze miejsca. Eufemia była ponoć tak piękna, że Bolesław wcale nie wzbraniał się temu małżeństwu. I w sierpniu tutaj podejmuje na Zamku Cieszyńskim króla Władysława Jagiełłę, a już w listopadzie w Wiślicy żeni się z właśnie Eufemią Mazowiecką. 10 lat później książę Cieszyński z żoną Eufemią byli obecni na ślubie Władysława Jagiełły z jego czwartą żoną Zofią Holszańską. Dowiadujemy się również ze źródeł krakowskich, że Bolesław przebywał na Wawelu w dniach od 15 sierpnia do 7 września 1423 roku, kiedy to na jego cześć Władysław Jagiełło zorganizował turniej rycerski. Tak więc to jest też potwierdzeniem dość bliskich stosunków książąt cieszyńskich z dworem krakowskim. Po raz kolejny Bolesław pojawia się w Krakowie w 1424 roku, i tam uczestniczy w zjeździe europejskich monarchów, który odbył się z okazji koronacji królowej Zofii. Rok później Bolko I wyrusza po raz kolejny do Krakowa z darami dla nowonarodzonego następcy tronu Królestwa Polskiego. To wszystko jest jedynie potwierdzeniem bliskich kontaktów z dworem w Krakowie. W 1427 roku z kolei książę Bolko w jakiś sposób odsuwa się od dworu krakowskiego. Też trudno tutaj powiedzieć, co było tego przyczyną. Na pewno dołącza tutaj do reszty książąt śląskich broniących swoich księstw przed najazdem husytów. Zobowiązał się wówczas do obrony południowych granic Śląska, a więc praktycznie na całym paśmie Beskidów musiał rozstawić swoje wojska, swoje patrole wojskowe i zobowiązał się tutaj przede wszystkim do obrony Zamku Ostrawskiego, wysyłając tam 30 zbrojnych rycerzy. Kolejnych 25 zbrojnych wysłał Bolesław Opolski i 20 wysłał Kazimierz Oświęcimski. I tam rzeczywiście w 1427 roku doszło do bitwy o Zamek Ostrawski. I tak jak już wspomniałem, pod koniec swojego życia Bolko I zbliża się politycznie w stronę cesarza Zygmunta Luksemburczyka, który do tej pory był w rzeczywistości jego wrogiem i nie za bardzo, pomimo tego, że był jego lennikiem, nie za bardzo widział z nim możliwość współpracy. Zaczyna też utrzymywać kontakty z zakonem krzyżackim, o czym świadczą zachowane listy z 1430 roku, pisane przez niego od wielkiego mistrza, w których proponuje swoje usługi. W tych listach też książę Bolko pisze w dość przyjacielski sposób do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego i rozmawiają o takich błahostkach, jak po prostu o pogodzie i książę Bolko mówi mu, iż już w jego tutaj górach w Księstwie Cieszyńskim spadł śnieg, więc to są dosłownie tego typu listy. Niestety prawdopodobnie nie wiemy, co sprawiło nagły zwrot akcji pod koniec życia Bolka I i jego przejście do innego, dotąd całkiem rozbieżnego politycznie obozu politycznego. Należałoby jedynie przypuszczać, że takim powodem mógł być konflikt z biskupem krakowskim, Zbigniewem Oleśnickim, który w efekcie obrzucił księcia cieszyńskiego klątwą i zakazał wszelkich kontaktów z tym władcą pod groźbą kary. Wiemy jedynie, że spór toczył się o majątki na ziemi siewierskiej. Jednak brakuje tutaj podstawowych źródeł, żeby móc cokolwiek powiedzieć na temat początków tegoż sporu. Kolejną przyczyną takiego stanu rzeczy i trochę zwrócenia się w stronę
Zygmunta Luksemburczyka. Mogły być kłopoty finansowe księcia Bolka I, bowiem właśnie obrona granic księstwa, też południowej granicy Śląska, wymagała ogromnych nakładów finansowych. I właśnie w tej drugiej połowie swoich rządów książę Bolko I zaczyna się potykać o właśnie spore kłopoty. Całe pieniądze kasy książęcej są przekazywane na obronność, więc zwyczajnie zabrakło mu pieniędzy i z tym problemem zwrócił się właśnie do Zygmunta Luksemburczyka w dniu 23 czerwca 1430 roku, gdzie zawarł taką umowę z królem Węgier, iż przekazuje mu swojego najstarszego syna na służbę na jego dwór, na dwór dokładniej Barbary Cylejskiej, królowej Węgier. I w zamian za to otrzymuje roczne uposażenie w wysokości 3000 złotych węgierskich. I możliwe, że to też było przyczyną połączenia się politycznego z Zygmuntem Luksemburczykiem. Książę Bolko umiera, tak jak już wspomniałem na początku, 6 maja 1431 roku w Cieszynie, tutaj w zamkowych komnatach. Został pochowany obok swojego wielkiego ojca w krypcie Piastów Cieszyńskich. Pozostawił po sobie żonę Eufemię, która odtąd pełni funkcję księżnej matki, zarządzającej księstwem cieszyńskim w imieniu swoich jeszcze nieletnich synów. Księstwo później jest podzielone pomiędzy synów Wacława, Władysława, Bolesława i Przemysława. Córka Aleksandra zostaje wydana za mąż na Węgrzech. I oczywiście ta władza jest sprawowana aż do 1442 roku, czyli do śmierci księżnej Eufemii, niepodzielnie. Dopiero później każdy z synów zabiera jakąś część księstwa. I tak naprawdę to księstwo zaczyna się rozpadać i coraz bardziej osłabiać. Został nam tutaj temat otoczenia i tego dworu księcia Bolesława I. To tak specjalnie, żeby nie kończyć śmiercią księcia. Więc na pewno do naszych czasów zachował się całkiem spory inwentarz dokumentów Kancelarii Książęcej, na podstawie którego możemy stwierdzić, jakie rody, jakcy rycerze, jakie postacie znajdowały się w pobliżu księcia Bolka. Na pewno musimy zwrócić uwagę, iż odziedziczył on całkiem sporą liczbę rycerzy i rodów po swoim ojcu. Trzeba przypomnieć, że jego ojciec Przemysław I Noszak rządził przez prawie 50 lat, ponad 50 lat. Bolko rządził zaledwie lat 20, więc całe zastępy rycerstwa, całe rody, które ukształtowały się gdzieś w połowie tego XIV wieku, kiedy książę Przemysław obejmował tron, ich potomkowie nadal pełnili swoje funkcje na dworze Bolesława I. I nadal dwór książąt cieszyńskich był dworem, można by dzisiaj powiedzieć, wielokulturowym. Pomimo lokalnego rycerstwa przybywali tutaj rycerze z Moraw, z Czech, z Polski, z innych rejonów Śląska, ale także z Niemiec czy z Austrii, a także Węgier. Więc trochę, żeby zobrazować ten dwór Bolesława I, no to mówiono tutaj w różnych językach. To nie był dwór, gdzie obowiązywał tylko jeden, jedyny język. Ci rycerze przybywali z różnych stron. Na pewno najstarszym rodem, który praktycznie od samego początku pełni funkcje urzędowe, czy rekrutowali się z niego urzędnicy i najbliżsi współpracownicy książąt cieszyńskich, był ród Korniców. Ród Korniców pełnił już funkcję w czasach przed powstaniem
księstwa cieszyńskiego. W 1283 roku odnotowujemy funkcję podkomorzego cieszyńskiego, którą pełnił niejaki Jeszek Skornic. Był on poddanym księcia Mieszka I Cieszyńskiego i później, kiedy już powstało to właściwe księstwo cieszyńskie, to dalej jego potomkowie pełnili wysokie tutaj urzędy. W XIV wieku warto powiedzieć, że ten ród podzielił się na różne linie. Linie, które pieczętowały się tym samym herbem, z drobnymi może różnicami odróżniającymi poszczególne postacie. I tak wśród właśnie najważniejszych dworzan Bolka, czyli w tej pierwszej połowie już wieku XV, znaleźli się przedstawiciele linii Bielików Skornic, którzy byli reprezentowani przez rycerza Bielika Skornic, wzmiankowanego po raz ostatni w dokumencie z 1426 roku. To był ten rycerz, który swoje urzędy czy swoją służbę na dworze cieszyńskim rozpoczyna już w czasach Przemysława I Noszaka. Gdzieś jest wzmiankowany w 1388 roku po raz pierwszy, kiedy kupuje wieś Boguszowice i przez cały ten okres służy on kolejnym książętom cieszyńskim. Następnie z rodu Korniców wywodziła się linia Pięćlatów z Kornic, którzy na dworze Bolesława reprezentowani byli przez Hanusza Pięćlata z Kornic, wzmiankowanego praktycznie przez cały okres rządów księcia Bolka I, od 1409 roku do 1430. Następnie bardzo istotną linią też z rodu Korniców byli Sobkowie z Kornic. Tutaj Sobek z Kornic pełnił funkcję doradcy książęcego, ale też mamy wzmianki o Sobku z Kornic, prawdopodobnie jego bracie lub kuzynie, tutaj trudno stwierdzić, który pełnił urząd kapelana książęcego, a zarazem kapelana w parafii w Cierlicku i książęcego skryby. Następną taką linią też właśnie z Korniców byli Huntowie z Kornic. To byli potomkowie Jana Hunta, wzmiankowanego również w 1417 i 18 roku. Ale także w 1416 roku pojawia się Michał Sfrydrychowicz, starosta cieszyński, który również pieczętuje się herbem Korniców. Ten herb Korniców jest taki dość charakterystyczny. Do dnia dzisiejszego możemy go znaleźć na przykład w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza pod nazwiskiem Górecki, dlatego że w późniejszych czasach ten ród podzielił się na jeszcze drobniejsze linie i jedyne, co łączy ich z tymi kornicami, o których tutaj teraz wspomniałem, to właśnie herb. I te herby przyjmują różnego rodzaju formy, natomiast znak na tarczy jest zawsze ten sam. Różnią się co najwyżej klejnotem nad hełmem, czy może kolorem tej postaci biesa, który znajduje się w koronie. Kolejnym takim bardzo istotnym rodem związanym właśnie z dworem Bolka I Cieszyńskiego na pewno będzie ród Szaszków z Szonowa. Też posiadają dość charakterystyczny herb, popularnie nazywany herbem jelenioryby. Ten herb mogą Państwo sobie na przykład zobaczyć w kościele Marii Magdaleny na płycie nagrobnej Wacława Rudzkiego z Rudz. Czy był on spokrewniony z właśnie szaszkami z Szonowa, tego nie wiemy, bo na terenie samego tutaj księstwa cieszyńskiego istnieje kilka rodów pieczętujących się właśnie herbem, no, popularnie nazywanym jelenio-rybą. Na dworze Bolka właśnie odnajdujemy postać Jeszka Szaszka z Szonowa, który również jest tą postacią odziedziczoną przez ojca Przemysława I Noszaka. Ród Szaszków praktycznie od XIV wieku pełni swoje funkcje i urzędy na dworze książąt cieszyńskich. Mamy tutaj też syna Wawrzyńca, który w 1423
aż 1426 pełni urząd marszałka dworu Bolka I Cieszyńskiego. Więc ta funkcja marszałka dworu była tą najważniejszą tak naprawdę, bowiem marszałek dworu podczas nieobecności księcia rządził dworem i zarządzał wszystkim, co tutaj się działo. Kolejny ród bardzo istotny i też praktycznie związany z dworem książąt cieszyńskich od samego początku był na pewno ród mniszków. Mniszkowie pojawiają się na dworze Bolesława Cieszyńskiego w dokumentach praktycznie od 1409 roku, a więc też jest to kolejny ród odziedziczony po ojcu. Znajdujemy w dokumencie na przykład rycerza Mniszka z Kaczyc, Bożydara z Kaczyc, Zygmunta z Kończyc, który pełnił funkcję starosty cieszyńskiego w 1420 roku. I tak jak już też wspominałem na początku, te trzy rody wcześniejsze można zaliczyć do rodów już takich lokalnych, rodzimych w księstwie cieszyńskim, bowiem były tu już od samego początku, więc można je tak nazwać. Natomiast w czasie panowania Bolka I odnajdujemy też ród rycerski z Kozlub w Czechach. To był czeski ród, którego właśnie potomek Jan z Kozlub pełnił urząd starosty cieszyńskiego do 1413 roku, a więc to jest kolejna postać wiążąca Bolka i jego ojca. Wiemy jedynie, że członkowie tego rodu pieczętowali się herbem z dwoma kłosami pszenicy. Innym bardzo istotnym rodem, czy postacią w tym wypadku, był na pewno Mikołaj z Błotnic lub Bładnic. Tutaj istnieje trochę problem w rozróżnieniu, o jaką miejscowość chodzi. Czy o nasze tutaj rodzime Bładnice koło Skoczowa, czy o Błotnice na Morawach. Natomiast dlaczego wspominam o tej postaci? Otóż w 1416 roku ów Mikołaj pełni urząd też marszałka dworu. Jest to w ogóle pierwszy znany nam z imienia marszałek dworu książąt cieszyńskich. Bardzo ważne funkcje pełni też ród Stworkowa. To był z kolei również ród pochodzenia morawskiego, który wywodzi się ze starego morawskiego rodu Beneszowiców, a więc też późniejszych panów Skrawarz. Oni pieczętują się herbem, który w polskiej heraldyce nazywamy herbem Odrowąż, natomiast ów herb różni się jedynie klejnotem. W herbie Odrowąż znajdziemy pióra pawie, z kolei w herbie panów Stworkowa odnajdziemy czarne skrzydło posypane złotymi sercami. I taką postacią bardzo istotną, która również wzięła udział w bitwie pod Grunwaldem w imieniu księcia Bolka I, będzie właśnie Andrzej Stworkowa, który występuje w dokumentach. Na pewno też istotnym rodem, aczkolwiek niewiele możemy o nim powiedzieć, będzie ród Jałców z Międzyrzecza. Tutaj jego przedstawiciel w 1413 roku jest wzmiankowany jako sędzia ziemski książąt cieszyńskich. Bardzo istotnym rodem na pewno jest też ród Szeligów. Ród Szeligów był związany również z dworem księcia Przemysława. Szeligowie posiadali przede wszystkim swoje majątki w księstwie opolskim, natomiast tutaj w księstwie cieszyńskim kilka majątków również swoich mieli i te majątki w przeciągu właściwie rządów Bolka I Cieszyńskiego zostały sprzedane i ród ten wrócił do siebie, do księstwa opolskiego. Bardzo istotnym rodem jest oczywiście ród pielgrzymów. Również herb pielgrzymów możemy znaleźć w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza. Tutaj reprezentowany na pewno był postacią Mikołaja Pielgrzyma, rycerza książęcego. Pieczętował on się takim dość specyficznym herbem, herbem z czarnym skrzydłem ozdobionym półksiężycem. To jest też herb, którym pieczętowali się wspomniani już wcześniej mniszkowie i
rodów na terenie samego Księstwa Cieszyńskiego pieczętujących się tym herbem było kilka. Jednymi też z takich byli podobno panowie z Grodźca, jak wspomina chociażby Józef Pilnaczek w swoim dziele Rody Starego Śląska. Najlepiej poznani są chyba kapelani i skrybowie książęcy, którzy tutaj służyli, więc skoro my znajdujemy się w wieży piastowskiej, to poniżej nas mamy kaplicę świętego Mikołaja i tam służył na przykład Mikołaj z Głogowa, kapelan nadworny i skryba książęcy, który od 1413 do 1417 roku pełnił tą swoją funkcję. Następnym skrybą w kancelarii książąt cieszyńskich był niejaki Wincenty z Góry, następnie Wawrzyniec Welin, Henryk Symlewicz z Głogowa czy Jerzy Szafir, który również tę funkcję pełnił. I wspomniany już Sobek z Kornic. Ta kancelaria książąt cieszyńskich, trudno by dzisiaj mówić, gdzie ona się dokładnie znajdowała, natomiast podejrzewamy, że gdzieś właśnie w komnatach pomiędzy wieżą piastowską a rotundą, bowiem to jest ta część komnat reprezentacyjnych, a kancelaria zdecydowanie do takich miejsc należała. Więc tak jak wspomniałem, te rody były pochodzenia różnego. Wszystkie jednak służyły księciu Bolkowi Cieszyńskiemu. I myślę, że na tych rodach możemy też zakończyć dzisiejszy wykład. Książę Bolko, myślę, że został tutaj na tyle, na ile się dało, w jakiś sposób przybliżony. Ta postać, o której i tak wiemy niewiele, jakoś pewnie stanie się bliższa i może zachęci do dalszych poszukiwań czy dociekań historyków, ale też amatorów historii, bo bardzo często amatorzy historii odnajdują ciekawostki umykające historykom. Więc tutaj postać Bolka, mam nadzieję, stała się bliższa i będą Państwo dalej chcieli się może nią zainteresować. Dziękuję bardzo za uwagę.